Ty do trzeciego miejsca dla Adama Małysza. Simon Aman. On już zdaje sobie sprawę i wie, że nie wygra kryształowej kuli, nie zdobędzie Pucharu Świata. Dzisiaj kropkę nad i postawił Thomas Morgenstern. No i teraz Simon Aman w powietrzu. On wczoraj to trzecie miejsce, to podium. Wywalczył sobie właśnie drugim skokiem, kiedy poszybował bardzo daleko, tak jak teraz! Ależ daleko poszybował Simon Aman! No niewiarygodne! Brawo, brawo Simi! 238,5 metra, absolutnie najdłuższy skok tej serii finałowej i absolutnie jak na razie najdłuższy skok, no nie, 240 metrów w pierwszej serii miał Janne Haponen. A więc druga odległość dzisiejszych zawodów, na niego można liczyć, na niego można stawiać w ciemno. Simon Aman, no to jest absolutnie atak na podium. Jaka będzie odpowiedź rywali? Martin Kinsle zadowolony. Ileż to on już razy wznosił ręce w geście triumfu, patrząc na wyczyny swojego podopiecznego. 446,6